To bardzo ważne, wiecie, bo wakacje mają to do siebie, że u niektórych osób powodują pewne duchowe rozprężenie. Kiedy robi się ciepło, to spada im pewna koncentracja na tym, co istotne. Zresztą to podobnie jest jak z częścią ludzi, którzy osiągają w jakiejś dziedzinie sukces. Do momentu, jak o ten sukces zabiegali, tak, ich życie było zdyscyplinowane. Zasady Boże i prawdy Boże były na tapecie. Natomiast kiedy ten sukces przychodzi, to jest taka tendencja u niektórych osób, że okej, teraz mogę sobie popuścić pewnej dyscyplinie. Natomiast chciałbym to bardzo dzisiaj mocno i wyraźnie podkreślić. Oczywiście jesteśmy tego w pełni świadomi. W wierze nie ma urlopów. W modlitwie nie ma urlopów. W naszej postawie i dyscyplinie życia nie ma urlopów. Urlopy służą do czego innego. W czasie urlopu ciało może odpocząć, może się zregenerować, tak? Umysł nie jest obarczony pewnymi zadaniami, z którymi dodatkowo musimy zmagać się na co dzień. Natomiast pewne standardy życia, naszego życia, jakby utrzymujemy cały czas w ryzach. Wiecie, też przez urlop, bo czasami spotykam się z takimi podejściami, przez urlop nie wchodzi się w pokój Boży. Nie wchodzi się w pokój Boży. To nie tak. To w ogóle do tego nie służy. Tutaj Paweł wyraźnie pisał do Filipian. Radujcie się zawsze. Zawsze się radujcie. To jest postawa serca. To jest pewna kultura radowania się. Bez względu na okoliczności. Wiecie, to wiele razy o tym mówiliśmy. Szklanka jest albo do połowy pełna, albo do połowy pusta. Zależy, czy na nią patrzysz z perspektywy nieba, czy z perspektywy ziemi. Paweł mówił dalej do nich, nie troszczcie się o nic. Nie o wybrane elementy. Nie troszczcie się o nic. Mówił dalej Paweł do nich, zanurzajcie się w modlitwie. Zanurzajcie się. Zanurzenie jest dosyć głębokie. Nie może być tylko powierzchowne. Żeby się zanurzyć, to trzeba całym sobą wejść. Wejść w modlitwę. Mówił, zanurzajcie się w modlitwie i zanurzajcie się w dziękczynieniu. Pilnujcie swojego serca. Nie narzekajcie. I wtedy Paweł mówi, i wówczas pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Będzie strzegł wtedy. Ale tą dyscyplinę, o tej dyscyplinie musimy pamiętać. Musimy dbać też cały czas o nasze myśli. Paweł tłumaczył tam dalej. Myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe i tak dalej. Znacie doskonale ten werset. W tym też nie ma urlopów. W tym też nie ma wakacji. Tak? Paweł mówił też, przyjaciele, zawsze zachowujcie czujność i zachowujcie gotowość. Zawsze. Bez względu na okoliczności. Bez względu na temperaturę na zewnątrz. Mówił też do Tymoteusza. Bądź czujny we wszystkim. We wszystkim, co robisz. Bądź czujny. Nie dopuszczaj do duchowego rozprężenia. Jak zaczniesz w jednym elemencie, to będzie następowało. To będzie się rozszerzało. Bądź czujny we wszystkim, tak? Piotr pisał dalej. Utrzymujcie w czujności prawe umysły wasze. To jest ważna informacja, to jest ważny kierunek. Aby w tym, co istotne do jakości naszego życia, jakby nie robić sobie urlopów. Słuchajcie, bo kiedy człowiek przestaje być czujny, to traci orientację. Traci orientację, zaczyna się gubić. Nie wie do końca, co jest prawdą, a co nią nie jest. Coś, co było oczywistością dla niego jakiś czas temu, nagle zaczyna być jakieś takie rozwodnione, w jakiś taki sposób rozmyte, tak? I łatwo jest diabłu, który jest kłamcą, oszukać takiego człowieka. Pamiętajcie, że diabeł w swojej profesji nie chodzi na urlopy.
Więc my też musimy jakby być świadomi co do tego, że w dyscyplinie życia, szczególnie jako ruch przebudzeniowy, zbudowany na fundamencie apostolsko-proroczym, nie możemy sobie na to pozwolić. Paweł mówi dalej, trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia. Bądźcie czujni w modlitwie. Nawet w modlitwie, zobaczcie. Nawet w modlitwie. Ludziom się czasami wydaje, o tam modlę się. Ale tu jest wyraźna informacja. Bądź czujny w modlitwie, tak? Zanurzasz się w tej modlitwie, zanurzasz się w dziękczynieniu, tak? I wyczekujesz, oczekujesz Jego głosu, oczekujesz Jego odpowiedzi, oczekujesz jakby inspiracji. To bardzo ważne, szczególnie właśnie w tym okresie, w którym teraz jesteśmy i który jest przed nami, żeby, wiecie, te 33 stopnie na zewnątrz nie powodowały, że świadomie czy nieświadomie ktoś będzie ściągał swoją zbroję Bożą. To nie jest czas, kiedy zbroję zdejmujemy. Więc przyjaciele, bądźmy zaangażowani na maksa, jak zawsze, na maksa, w modlitwie, w uwielbieniu, z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej, tak? Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Rabaszaja batakala ramasara batakala rasia. O rabaszaja maseje mata. O rabaszaja masaja. Jezusie, wzywamy Twoje potężne imię. Uwielbiamy Ciebie, Ty, który jesteś Panem naszego życia. O rabaszaja machaja mata masaj. Ereszeja ta masaja. Uwielbiamy Ciebie, Boże życia. Boże życia. Zbawicielu nasz. Zbawicielu nasz.
dziękujemy Ci za Twoją śmierć i za Twoje zmartwychwstanie. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię za potęgę krzyża. Za moc Twojej świętej krwi. Za moc Twojej świętej krwi. Krwi, która jest żywa dzisiaj. Krwi, która ma moc dzisiaj. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dzieło krzyża. Dzieło krzyża. Dzieło krzyża. Dzieło krzyża w naszym życiu. Uwielbiamy Ciebie. Święty Boże. Święty Boże. Święty Boże. Święty Boże. Mishaja basy bada bada basaj. Ora basyata. Nie zatrzymałeś się. Nie zatrzymałeś się. Nie wycofałeś się. Nie wycofałeś się. Od początku do końca. Od początku do końca. Byłeś świadomy swojego zadania. Byłeś świadomy, kim jesteś. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Ciebie. Dałeś tam przykład. Dałeś tam wzór. Dałeś tam wzór. Jak żyć. Jak żyć i zwyciężać. Wzywamy Twoje potężne imię. Jezusie. Wzywamy Twoje potężne imię. Mishaja basira matama gare. Nie zatrzymał Cię lęk, nie zatrzymało Cię nic, nie zatrzymało Cię piekło. Poszedłeś z wyboru na krzyż, poszedłeś, bo tak zdecydowałeś, że oddasz swoje życie, że oddasz moje życie, aby uratować świat, aby uratować świat. Ramaszaja Masijata, tak.
siły, z całej duszy swoje, z całej! Thank you.
do przodu osoby, które w ostatnim czasie doświadczyły zamieszania lub zamętu. Jeśli w ostatnim czasie poczułeś, że tracisz orientację, wyjdź do przodu. Chcę się o Ciebie pomodlić.
Ciągle
Yeah.
Bóg z nami jest.
Ty przyszedłeś jak szum, potężny wór. Twa obecność wniknęła w nas. Wniosły się te Twe życie i prawdy noc. Napełniłeś w Ciebie chwałą swą. Ty przyszedłeś, Ty przyszedłeś jak szum, potężny wór.
Anioł Jego więcej.
święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg.
jest nasz Pan. Thank you.
mamy dostęp do Twojego tronu. Thank you.